Hej, cześć, witam Was wszystkich, moi drodzy, z tej strony Mateusz. Witam Was serdecznie oczywiście na portalu wideotesty.pl i dzisiaj przyszedł czas na test i recenzję karty graficznej od Asusa, mianowicie GTX 660 w wersji DirectX U2. Kartę GTX 660 DirectX U2 OC od Asusa na tle konkurencji wyróżnia przede wszystkim niereferencyjne chłodzenie. I to chłodzenie bardzo dobre. Parametry tej konstrukcji są również inne niż w podstawowej wersji, gdyż zegary zostały podkręcone. Taktowanie rdzenia GPU wynosi 1020 MHz i 1085 MHz w trybie Boost. Pamięci z kolei ustawiono na 6008 MHz. Niemniej jednak te wyniki są znacznie gorsze od innej 660 Asusa, wersji Top. Na PCB zintegrowano także 960 rdzeni CUDA i 8 kości pamięci, łącznie 2 GB typu GDDR5, które działają na 192-bitowej szynie. Asus zapewnia, że karta ma być 30% cichsza i 15% mniej prądożerna od referenta i trzeba przyznać, że rzeczywiście tak jest. Ładnie prezentuje się samo czarne i matowe, autorskie od Asusa PCB. Na nim znajduje się złącze PCI Express razy 16 w wersji 3.0, złącze SLI, a także pojedyncze 6-pinowe złącze zasilania. Zalecany zasilacz to jednostka 550W, ale dobra konstrukcja w granicach 400-500W jak najbardziej wystarczy, oczywiście przy założeniu średniego zużycia energii przez procesor i inne komponenty. Płytka drukowana to, tak jak wcześniej mówiłem, autorskie rozwiązanie Asusa, zintegrowano na niej m.in. sześciofazowy układ zasilania DG Plus VRM, kondensatory SAP, MOSFETy i dławniki Super Alloy Power. Sama sekcja zasilania natomiast nie jest w jakikolwiek sposób chłodzona. Układ chłodzenia DirectX U2 zawiera przede wszystkim duży aluminiowy radiator, który dodatkowo wspierają dwie rurki cieplne o szerokości 8 mm. Posiadają one bezpośredni kontakt z rdzeniem graficznym. Wymiana ciepła odbywa się także za pomocą dwóch niskoprofilowych wentylatorów osadzonych w plastikowej obudowie chłodzenia. Podobnie jak w droższych modelach, tak i tutaj cały system jest dobrze spasowany, wygląda solidnie i działa poprawnie. Nie cieszy jednak fakt, iż chłodzone są jedynie dwie z 8 kości pamięci. Tylny śledź jest dosyć dobrze wyposażony. Na nim znalazły się dwa porty DVI oraz pełnowymiarowe gniazda HDMI i DisplayPort. Gdyby ktoś używał jeszcze starego monitora pod VGA, to odpowiednią przejściówkę można znaleźć w pudełku. Karta jest też niezwykle kompaktowa, mierzy bowiem zaledwie 21 cm, to też zmieści się do nawet najciaśniejszych obudów, a to wielka zaleta. GTX 660 od Asusa ma naprawdę spore możliwości OC. Podstawowy zegar, który już fabrycznie podkręcony jest na 1020 MHz, można podciągnąć nawet do 1150 MHz, a pamięci da się ruszyć z 6008 MHz do 6,6 GHz. Takie rezultaty robią wrażenie. W celu sprawdzenia orientacyjnej wydajności karty skorzystaliśmy z testu 3D Mark Firestrike. Ten syntetyczny benchmark bardzo dobrze obrazuje różnice pomiędzy rywalizującymi ze sobą kartami. W tymże teście grafika od Asusa uzyskała 5098 punktów na naszej platformie testowej. Jak na kartę za nieco poniżej 600 zł oczekiwać możemy także niezłych osiągów w grach. Far Cry 3 odpalony na Ultra w 1080p z dwukrotnym antyaliasingiem multisampling i 16-krotnym filtrowaniem anizotropowym oraz oświetleniem SSAO działał średnio w 41 klatkach na sekundę, osiągając maksymalnie 48 fps i minimalnie 35. Jest to wynik całkiem znośny, zważając na niemal najwyższe ustawienia graficzne. Dobrą informacją jest także to, że po podkręceniu karta może wyciągnąć nawet 4 czy 5 klatek więcej. Nieźle sprawa ma się także z multiplayerem w Battlefield 3. Tutaj na standardowych zegarach da się uzyskać nawet do 75 klatek na sekundę przy średniej ilości 55 fps i minimalnej w granicach 44 klatek.
To wszystko na 4-krotnym antyaliasingu, multisampling, 16-krotnym filtrowaniu anizotropowym, oświetleniu HBAO i ustawieniach Ultra. Kultura pracy to kolejna duża zaleta GTX 660 od Asusa. Wszystko to jest zasługą chłodzenia DirectX U2. Rdzeń graficzny w spoczynku osiągał około 28 stopni Celsjusza, natomiast w stresie maksymalnie 64 stopnie, co jest rezultatem naprawdę imponującym. Warto także zaznaczyć, że testowana konstrukcja jest rzeczywiście bardzo cicha, zarówno w spoczynku, jak i w stresie. Jej kultura pracy jest więc bardzo wysoka. Jesteśmy już po teście karty i muszę Wam przyznać, że GTX 660 od Asusa naprawdę mnie zaskoczył i to zaskoczył pozytywnie. Oczywiście, jak możecie się spodziewać, w końcu jest to Asus GTX 660 DirectX U2. Zaletą główną, zaletą największą tej karty jest oczywiście chłodzenie DirectX U2, które naprawdę spisuje się świetnie. Zapewnia bardzo znośne temperatury pracy i zapewnia również bardzo cichą pracę, zarówno w spoczynku, jak i w stresie. Jest to naprawdę jedna z cichszych kart, z jakimi miałem do czynienia w tym segmencie cenowym, jeśli chodzi o model GTX 660. I trzeba przyznać, że jest to również tania konstrukcja. Bowiem kosztuje zaledwie troszeczkę ponad 600 zł, więc jak na GTX 660 i na tę wydajność, która zaprezentowana została wcześniej w teście, czyli na bardzo dobre osiągi zarówno w Far Cry'u, zarówno w Battlefieldzie, czy tam w takich grach jak Hitman Absolution, które mają troszeczkę słabsze silniki, naprawdę karta daje radę i jej główną zaletą, tak jak mówiłem wcześniej, jest chłodzenie, ale także kompaktowe wymiary. Jest naprawdę bardzo mała, mierzy około 21 cm. To sprawia, że mimo że jest to mały potworek za dobre pieniądze, to on mieści się nawet w najciaśniejszych obudowach. Nie mamy problemu z dołożeniem na przykład dysku na wysokości karty graficznej. Podsumowując więc, ta konstrukcja jest naprawdę opłacalna. Moim zdaniem najopłacalniejsza konstrukcja w tym segmencie, jeśli chodzi o GTX 660, także cóż, mogę Wam tylko ją po prostu polecić. Zapraszam Was na inne testy produktów z Morelei, na inne testy na portalu videotesty.pl. Z tego miejsca dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli Wam się ten film podobał, nie zapomnijcie zostawić palca w górę i skomentować go poniżej. A tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia, na razie, cześć!